Siemaneczko, witajcie na moim kolejnym vlogu. Tym razem będzie to prezentacja Blaguza, tak tu dużo osób się o to ubiegało i tak właśnie zebrałem się w końcu nagrać, nie wiem jak to mi wyjdzie. Także to nie ma co dalej obijać bawełnę, zaczynamy! Zaczynamy. Dziennik Volaro 952.2. Został zakupiony w naszym gospodarstwie w lutym 2019 roku. Głównie pracuję przy rozsiewaczu i opryskiwaczu, który stoi tam dalej. W tym czasie został poszerzony. Z prawej na lewą koła zostały przemienione i z lewej na prawą. I teraz pasuje elegancko względem opryskiwacza czy rozsiewacza, jednostka napędowa MMZD 245.5, 90 koni, turbo doładowany, 4 cylindry chłodzone cieczą, pojemność 4750 cm3, jego maksymalny moment obrotowy to 380 Nm. Uzyskiwane przy 1400 obrotów na minutę. Przekładnia to 14 do przodu i 4 do tyłu. Synchronizowana z dwoma zakresami prędkości, polowe szosowe z reduktorem żółw zając. Maksymalna jego prędkość to 34 km na godzinę. Tak, przejdźmy do tyłu. Maksymalny udźwig podnośnika to jest 3300 kg. Wydatek pompy to jest 45 decymetrów na minutę, czyli 45 litrów na minutę. Co dalej? Trzy pary wyjść hydraulicznych. Jedna, druga, tu jest trzecia. Jednoobwodowa instalacja pneumatyczna, złącze elektryczne. Gdzie tu jest rozmiar tylnych opon? No, to jest tylne opony, to są 18-4 R34, a z przodu mamy, zaraz bateria mi padnie w kamerce, będę musiał dogrywać potem jak doładuję. A z przodu to jest 360, bo mamy na 70 R24. Co do układu kierowniczego, taka mała przygoda na początek była taka, że teraz jak przyjechał, to nie było, znaczy w sumie stworzeń od tego siłownika nam się wykręcił, bo jak tu, gdzie to jest to zawleczko, o. Na tej zawleczce, nie było zawleczki, ścięło zawleczkę na mnie i nakrętka była rozkręcona, poluzowana. I co tu dalej o nim mówić? O, no to tak, co do oświetlenia, to ma dwa halogeny tutaj, dwa halogeny u góry i miał dwa z tyłu, ale my założyliśmy mu dwa halogeny LEDowe. A teraz najważniejsze pytanie, dlaczego wybraliśmy Belarusa? Każdy się zastanawia, jak to można było kupić Belarusa, przecież on taki niedobry. Jakby był niedobry, to by go nie kupowali. To jest taka moja pierwsza sugestia. Porównywając cenę do mocy i to ciągnik było, znaczy warunkiem tego było, że wybraliśmy Ruska, to jakby można powiedzieć zaufanie też troszeczkę do marki, bo mamy tego Belarusa starszego 82
z napędem, z która wchodzi. Bodajże chyba jest z 1982 bo 4 roku. I chodzi nam bardzo dobrze. Silnik w tamtym ciągniku, nieruszany w ogóle, ale to jak będziecie chcieli, to zrobię też jego prezentację. A czemu kupiliśmy Barusa? Znaczy patrzyliśmy dużo ciągników. Na początku siądę sobie, na początku patrzyliśmy używanego New Holanda. Ale tak jak się kupi z używką, to jest w ciemno. Można kupić dobrego i będzie chodził przez kupę lat, nic się nie będzie z nim działo. Ale może się trafić taki bubel, że będzie się co i rusz psuł. A tu mamy tak, 90 koni, ciągnik dobrze dociążony, w bardzo dobrej cenie. I plus tego, dochodzi do tego gwarancja. No. Opinia o marki Belarus jest różna. Jedni chwalą, drudzy narzekają. Ale po to jest tak dużo marek, żeby każdy... No. Raz, dwa, trzy, wjeżdżamy po raz kolejny. Małej krótkiej przerwie. Tak. Opinia na temat Belarusa. Belarusa, marki Belarus jest zróżnicowana. Niektórzy sobie chwalą, niektórzy narzekają. My jesteśmy z tych, z których sobie można powiedzieć, że chwalą. Odtwarzają się momenty. Jak przychodzi do naprawy, to naprawiał Ruska, że się narzeka i to się narzeka bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ale to tak jest z każdym sprzętem. Niektórym Rusek się podoba, niektórym nie. To jest tak jak niektórym się podoba blondynka, a niektórym nie. I no, niektórym brunetka. No. Co to będę dalej owijał? Nie będę dalej owijał bawełnę? Zegary od paliwa, temperatury, cieczy, ciśnienia oleju, ciśnienia pneumatycznego i napięcia akumulatora w instalacji. Drugi zegar to jest prędkościomierz, obrotomierz i tu ma liczy motogodziny. Nasz ciągnik ma, znaczy nie motogodziny, tylko godziny pracy, 201 godzin ma zrobione, dokładnie to 201,5. Tak, włącznik halogenów, tych tu po środku, główny włącznik świateł, tych tu po środku. Włącznik główny świateł dwupozycyjny, spryskiwacz, po tej stronie jest stacyjka, bajka od żółwia i zająca, ręczny, tutaj jest tak, bardzo, bardzo, bardzo na niektórych dziwna skrzynia, czy obsługa skrzyni biegów, to tak. Tu mamy pierwszy zakres i na pierwszym zakresie to mamy dostępne biegi takie jak 1, 2, 3 i wsteczny, wolny. A na drugim zakresie to mamy już tak, dochodzi nam 4 i te pozostałe biegi są szybsze. A żeby odpalić ciągnik, to trzeba właśnie bajkę dać tu na ten drugi tak jakby drugą jakby na przykład zakres, czy tak można powiedzieć, na drugi zakres. I dopiero ciągnik nam odpali. Wałek odbioru mocy
załączany jest elektrohydraulicznie, tak samo jak blokada. Też jest, może być też i napęd przedni, ale my napęd przedni mamy tradycyjnie na wajchę. Tu jest gaz ręczny. No i zarządzanie podnośnikiem z tyłu. Docisk i góra dół. Tu mamy wajchy od hydrauliki. Dodatkowym tym jest wejście trzypinowe, specjalnie pod komputery, które mamy od opryskiwacza czy od rozsiewacza. Aktualnie zamontowany komputer od rozsiewacza. Tak wygląda w czasie pracy. Tak, tutaj jest, może być jeszcze miejsce na radio, które w przyszłości założymy. Tu jest włączanie przedniej wycieraczki, wentylatory. Tu są wentylatory, tak. Tutaj są przednie światła. A tutaj mamy tylnie. Jak mam jeszcze materiał na komputerze, to wam zrzucę z montaży tych dodatkowych. Także co, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zostawiajcie łapkę w górę. Tak sobie postaram się nagrywać kolejne vlogi. Albo to będzie z Unią, albo to będzie z kolejnym jakimś ciągnikiem. Wszystko zależy od czasu i no głównie od czasu, czy będzie możliwość nagrania materiału. Także co, ja będę uciekał dalej pracować, bo to już szkoda dnia. Także trzymajcie się do następnego.